Mistrz, uczeń i reporter. Witam, Tomek. Witam. Witaj, Karol. Hej, cześć. Karol Brąblik, Tomasz Chabowski, bezpośrednio po wygranej walce MMA, o dziwo. Sandacze wygrywają walki MMA. Karol, gratulacje za wygraną. Jak ci się w ogóle walczyło dzisiaj? Dzięki bardzo. Walczyło mi się bardzo dobrze. Kontrolowałem walkę. Tak jak wspomniałeś, Sanda jest bardzo zbliżona do formuły MMA. Tak naprawdę parter tylko trzeba dorobić, ale jak było widać w walce, wszystko poszło po naszej myśli. Trener zadowolony? Zadowolony. Plan był taki, żeby właśnie spróbować wyniesienia. Widzieliśmy zawodnika pierwszy raz. Widzieliśmy, że jest wyższy troszeczkę, więc plan zrealizowany. Wyniesienie, wysokie obalenie, próba kontroli w parterze. Tam jednego sweepa daliśmy sobie zrobić, a później już kontrolowaliśmy walkę i skończyło się przez TKO. Karol, jeśli chodzi o kontrolę właśnie, bo w pewnym momencie było tak, że zdałeś się przetoczyć i nagle facet gdzieś tam miał przewagę. Nie bałeś się w tym momencie, bo dość dobrze się ułożyłeś. Też było widać, że zastawiłeś się tak, że on niewiele mógł zrobić z tej pozycji. Ja się zastanawiałem, czy ta walka najpierw nie zostanie podniesiona. No, zostaliście przesunięci na środek, ale nie obawiałeś się, że coś się może wydarzyć albo powiedzmy facet przejdzie i będzie atakował z góry? Tak naprawdę w każdym momencie walki czułem kontrolę. Tak jak mój sifu trener wspomniał, raz się dałem zasweepować niepotrzebnie, za szybko chciałem ten dosiad osiągnąć, ale mimo tej jego kontroli w kornerze czułem, że jest mocno spięty i też wiedziałem, że nic z tej pozycji nie ugra. Dałem mu troszeczkę się zmęczyć i potem przyszedłem już do swojej pozycji. Chociaż szkoda rzeczywiście tego sweepa, ale czułem swoją kontrolę cały czas. Ale to też jest tak, że nauka wychodzenia chyba z trudnych sytuacji, co? Tak jest. No, tak jak mówię, za szybko troszeczkę chciałem skontrolować dosiad, ale potem już, tak jak było widać, ubiłem przeciwnika. Dopiero tak naprawdę za trzecim podejściem zrobiłem to mądrzej niż paręnaście sekund wcześniej. Jestem zadowolony. Tomek, jeśli chodzi o powiedzmy te parterowe rzeczy, bo Sanda bardzo dobrze przygotowuje od strony stójkowej, od strony obaleń, rzutów i tak dalej, ale jest jeszcze, pozostaje ten element parteru. Gdzieś tam obawiałeś się przez moment, że coś może się wydarzyć? Czy byłeś spokojny, że Karol wykonał swoją pracę na treningach, na których nie wiem, czy byłeś, czy obserwowałeś, czy przynajmniej miałeś kontrolę nad nimi? Karol uzupełnia sobie ten trening stójkowy i trening obaleń w grapplingu Kraków. Też dziękujemy za pomoc w przygotowaniach. Super, że wiedziałem, że tam ten trening jest przeprowadzony solidnie, że ma bazę do tego, żeby podjąć tą walkę. Tu też podziękowania dla zawodnika, który też dowiedział się o walce we wtorek dopiero i podjął walkę, także dzięki. To świadczy też o tym, że to fajny zawodnik. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze na niejednych zawodach. Druga walka w MMA. Jakieś szczególne wrażenia z tego, że to jest jednak MMA, a nie Sanda? Że wolałbyś jednak chyba w Sandzie trochę powalczyć? To prawda, wolałbym w Sandzie. No, nie jest to pocieszające, że Sanda nie ma zawodowych walk, tak? Może i by były, tylko brak zawodników. Jednak ta reklama i PR Sandy nie jest taki jak paręnaście lat temu. No ale mam nadzieję, że razem z moim sifu będziemy tak dobierać i przeciwników, i tak rozmawiać z przedstawicielami. Może ja chcę, żeby tą Sandę wypromować. Tak, mam oni nadzieję. Bardzo chcą. Chcą też. Tutaj planowaliśmy, żeby ta walka odbyła się w formule Sanda. Może też zawodnicy nie za bardzo orientują się, jaka jest to formuła, dlatego też zdecydował się ten zawodnik na formułę MMA. A jest to świetna formuła, szczególnie że ten zawodnik sam mówił, że wywodzi się najbardziej z boksu, to też ma stójkowe bardziej podłoże, więc myślę, że ta walka w Sandzie. I jak zaczną się te walki zawodowe w Sandzie, to ta promocja tej formuły, myślę, będzie większa i warto ją na pewno pokazać, bo jest to bardzo widowiskowa formuła, na pewno by się sprzedała i przyciągnęła widzów. A tymczasem, jak to mówią, zawodników kung fu, zawodników wushu, zawodników, jak wasz styl dokładnie się nazywa? Choi Li Fat, dokładnie. Zawodników Choi Li Fat witamy w świecie MMA, no i nieźle to wygląda. Gratuluję. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo.